Dobry wieczór Państwu, Łukasz Jankowski. Zapraszam na program Oddaję Państwu Głos i nasz cotygodniowy salon wymiany myśli między Państwem przed telewizorami, a naszymi gośćmi do studia, zapraszanymi oczywiście w formie wirtualnej, bo trwa pandemia, ba, od 28 grudnia będzie kwarantanna narodowa, aż mnie coś zakręciło w nosie od tego słowa kwarantanna narodowa, że nie będzie można wyjeżdżać z Sylwestra, także nie będzie można de facto zorganizować, ale my dzisiaj nie o tym, bo to jest ostatnie nasze spotkanie, proszę Państwa, przed świętami, więc my powoli trochę w duchu adwentowym, przygotowując się do świąt w naszym programie, trochę także o duchowości Polski, Polaków, chciałbym, żebyśmy porozmawiali, bo wydaje się, że te święta nie tylko przez pandemię będą co nieco inne niż zwykle. Po raz pierwszy w historii III Rzeczpospolitej, zdaje się, mamy tak frontalny atak i na Kościół, i na tradycję, i na kulturę. Po raz pierwszy okazało się, że ta wojna cywilizacji, o której często mówimy, to nie jest tylko sprawa Zachodu. Front i okopy tej wojny nadpowietrznej, żeby użyć języka Juliusza Słowackiego, to nie są gdzieś w Niemczech, Hiszpanii, Francji czy w Stanach Zjednoczonych. Nie. Okopy tej wojny przebiegają w naszych miastach, miasteczkach, wsiach, często w naszych domach również. I ta wojna ma coraz ostrzejszy wymiar, coraz bardziej sięga po podstawowe symbole, po podstawowe świętości, które do tej pory były z tej wojny wyłączone w dużej mierze. Także święta pewnie staną się takim przedmiotem sporu. Zresztą już się stały, bo już te osoby czy te organizacje, które chcą powołać zupełnie nowy porządek świata i w tym celu muszą usunąć wszystko to, co stare napisały, chociażby nowe kolędy, gdzie w tych kolędach śpiewając proszą chociażby o powszechną aborcję i tak dalej, zamiast cichej nocy jest gwarna i hałaśliwa noc, która niesie trwogę chociażby. To jest jedna ze wzrotek przerobionej kolędy oryginalnej na kolędy strajku kobiet. I rzeczywiście ta trwoga, którą nam przyniósł strajk kobiet, trwoga, że rewolucja już jest nawet nie u naszych bram, ale już jest w naszym mieście, żeby tym razem użyć języka Zbigniewa Herberta, będzie naszą przedmiotem naszego namysłu. Na ile strajk kobiet, na ile się udało strajkowi kobiet już przeorać świadomość polskiego społeczeństwa i na ile to jest groźne zjawisko. Numer telefonu cały czas niezmienny, to jest 507-964-253, numer do studia z pytaniami, komentarzami, z wątpliwościami także, a te wszystkie rzeczy kierujemy dzisiaj naszego gościa, ksiądz profesor Dariusz Oko, teolog, filozof Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie. Szczęść Boże, księże profesorze. Daj Boże, witam Pana, witam Państwa. No ja akurat myślę, że ten strajk może mieć też dobre skutki, ponieważ pokazuje nam, z kim mamy do czynienia, jak okropni są ci ludzie. Tutaj przypomniałam taką analogię z wydarzeń na Węgrzech i w Niemczech, w Monachium, po I wojnie światowej, gdzie na krótko zapanował tam bolszewizm, wprowadzono tam Republikę Rad i w Monachium, i w Budapeszcie. Głównie robili to bolszewicy, przybyli z Rosji i natychmiast dopuścili się takich zbrodni, że naprawdę i Niemców, i Węgrów bardzo odpornili na komunizm. Myślę, że tu mamy coś analogicznego, bo kiedy patrzymy na niesamowite chamstwo, wulgarność, prymitywizm organizatorów tych zamieszek ulicznych, no to każdy, kto ma jeszcze odrobinę rozumu, przyzwoitości, nabiera wstrętu do tych ludzi. I trzeba tutaj, myślę, używać właściwe określeń, nie mówić strajk kobiet, bo to sugeruje, jakby te osoby, przywódczynie, reprezentowały wszystkie Polki. One oczywiście usiłują zrobić takie wrażenie, podobnie jak wcześniej komuniści usiłowali zrobić wrażenie, że mówią w imieniu całego społeczeństwa, chłopów i robotników, żeby im potem zgotować piekło. Dla większości kobiet w Polsce ich zachowanie jest obrzydliwe. Większość kobiet w Polsce chodzi do kościoła, wierzy,
A ewidentnie widać, że to są ateistki i to o poglądach skrajnie lewackich. Przy tym są bardzo wulgarne, chamskie, prymitywne. Więc tutaj właściwa nazwa tego, co się dzieje, to są zamieszki uliczne organizowane przez skrajnie lewackie ateistki o lewackich poglądach, które zachowują się w sposób szczególnie chamski, wulgarny i prymitywny. No podobnie jak to robili bolszewicy, bo to są pewne wzory myślenia, które się powtarzają, bo jest to no, skrajna lewica. Ale to jeszcze zostańmy przy tej nazwie, skoro ksiądz profesor to poruszył, bo to jest też ciekawy temat i warty namysłu, takiego głębszego także namysłu państwa przed telewizorami, bo rzeczywiście strajk kobiet to jest po raz, nie może po raz pierwszy, ale po raz pierwszy chyba skutecznie użyty w Polsce mechanizm, że płeć jest kategorią polityczną. Że jakieś że poglądy płyną nie z tego, jakie mamy postawy, wychowanie, wartości wyznajemy, tylko że płeć jest nośnikiem wartości politycznych. To jest dla Polaków jednak dość nowe i świeże zjawisko. No skądinąd to nic nowego, bo to już mamy w pismach Marksa i Engelsa, w ich wspólnym dziele o pochodzeniu rodziny, gdzie stwierdzają, że właśnie tak naprawdę pierwszą uciskaną klasą to są kobiety, a takim zasadniczym narzędziem ucisku kobiet to jest małżeństwo. Dlatego trzeba znieść małżeństwo i sprowadzić wspólnotę kobiet i to dla kobiet będzie najlepsze właśnie. To już takie absurdy głosili Marx i Engels. I to jest powtarzanie tych starych marksistowskich schematów, bo mamy do czynienia w istocie z neomarksizmem. Ale jest podobna nienawiść, podobna agresja. Bo trzeba zauważyć też, że no właśnie jak mówię, że to jest skuteczność pozorna. Ja myślę, że większość Polaków uodparnia się w ten sposób na te hasła. No podobnie jak się Niemcy odpornili na komunizm czy Węgrzy po wydarzeniach w ich kraju po pierwszej wojnie. Ale też dobrze sobie uświadomić, jak wielkich przestępstw dopuszczają się te osoby, chociażby pisząc takie bluźniercze kolędy. Przecież one atakują największe świętości innych ludzi. Dla ludzi wierzących to są akty nienawiści, nie tylko wobec nich, ale przede wszystkim wobec Boga. A oni przecież tak dużo mówią o mowie nienawiści, za jakąkolwiek krytykę pod swoim adresem, nawet najbardziej uzasadnione naukowo jedno zdanie nazywają nienawiścią. To jest ich schemat, chwyt retoryczny, żeby każdą krytykę nazywać nienawiścią. Ale proszę, tutaj sądzeni według własnych słów są przyłapani za rękę. No przecież oni według własnych słów są wulkanami nienawiści. Oni depczą największe świętości. Tutaj myślę dobrze powrócić do szacunku dla Izraelitów po Holokauście. Tutaj mamy szczególnie no, najwyższe standardy szacunku dla Izraelitów, dla ich religii po zbrodniach Holokaustu. Ale do tych standardów no, trzeba podciągać każdą religię zasadniczo, przeżycie autentyczne spotkanie z Bogiem i każda społeczność. I trzeba powiedzieć, że podobnie jak się szanuje Żydów, ich duchownych, rabinów, ich religię, ich święte teksty, podobnie trzeba szanować katolików, księży i święte teksty katolików. No, a to, co robią z tymi kolędami, no to jest bardzo podobne jak palić Torę. To są najświętsze teksty. Trzeba sobie uświadomić, że tu mamy do czynienia z podobną nienawiścią, jak nienawiść wobec Żydów. One jako skrajne lewaczki oczywiście bardzo potępiają antysemityzm, ale trzeba im pokazywać, że ich nienawiść jest bardzo podobna do nienawiści antysemitów. One nienawidzą katolików, ale też widać w dużym stopniu Polaków, podobnie jak antysemici nienawidzą Żydów. One dopuszczają się przestępstw, nawołując do niszczenia kościołów, co już się dokonało, dopuszczają się podobnych zbrodni jak nawoływanie do niszczenia, palenia synagog. Bo odmawianie szacunku jak katolikom, szanowanie ich mniej niż Żydów, a księży mniej niż rabinów, no to jest rasizm. To jest odmawianie komuś szacunku ze względu na to, że jest wyznawcą określonej religii, czy jest członkiem określonego narodu. Zauważmy, że tutaj mamy ewidentnie do czynienia z nienawiścią taką quasi-bolszewicką, podobną do nienawiści antysemickiej, nienawiści nazistowskiej. To, co one robią ze świętymi tekstami, to jest analogiczne z co robili naziści, paląc święte księgi Żydów. To jest podobna zbrodnia. To trzeba sobie uświadomić, żeby lepiej rozumieć, z kim mamy do czynienia. I to jest straszne, ale przynajmniej pożytek jest taki, że
pokazuje się straszna twarz tych ludzi. Wiemy, z kim mamy do czynienia. Tylko księdze profesorze, to nie jest za daleko idące porównanie, bo to jest też proste. Znaczy porównanie do nazizmu, do komunizmu często łatwo nam przychodzi. Pytanie, czy nie za szybko i nie za prosto. Jaki można znaleźć wspólny fundament? No poza tym, że strajk kobiet ma pewne ostrze, także ostrze nienawiści, rzecz jasna, wobec Kościoła skierowane, to czy to jest wystarczająco dużo, aby mówić o porównaniach, czy tam jeszcze jest jakieś chociażby filozoficzne junctium między nazizmem, komunizmem, a istotną warstwą poglądów pani Lempart chociażby? Oczywiście, przy czym myślę, dobrze byśmy używali tego określenia nie strajk kobiet, bo nie jest fałszywe, tylko zamieszki skrajnie lewackich ateistek. To jest precyzyjna, bardziej powłaściwa nazwa. Ja jestem przedstawicielem chrześcijaństwa Kościoła, który był prześladowany podobnie jak Żydzi. Przecież księży mordowano podobnie jak rabinów. W Polsce komuniści i naziści razem zamordowali ponad 3000 księży. W Hiszpanii zamordowano ponad 8000. W Rosji bolszewicy, ojcowie duchowni właśnie lewicy, zamordowali ponad 95 tysięcy księży. Więc ja proszę szanować moje słowa. Jeżeli dzisiaj Żydzi mówią, czuję tutaj antysemityzm, czuję tutaj nienawiść podobną, a mówią to bardzo często, to szanujemy ich zdanie. Ja proszę podobnie szanować moje zdanie jako księdza, jeżeli widzę, że są niszczone kościoły, też mój kościół, przy którym mieszkam, bo został zaatakowany, to proszę szanować, jeżeli mówię, czuję tutaj podobną nienawiść, zaproszenie do podobnie strasznych czynów. Deptane są największe świętości ludzi wierzących. Tym bardziej, że no, na przykład żyjemy w czasie, kiedy akurat chrześcijanie są najbardziej prześladowani. Przecież w tych latach, w tych miesiącach są mordowani chrześcijanie w Iraku, w Syrii. To jakby byli mordowani Żydzi teraz i im ubliżać. No przecież to jest straszne. To zdjęcie, które za mną jest, to też, no to jest piękne okolica, ale to jest klasztor Kirlab w Armenii, kolebka chrześcijaństwa w Armenii z przełomu III i IV wieku, tam się zaczęło. Ale to zarazem przypomina zbrodnie, jakie dokonano na chrześcijanach, ponieważ za mną jest góra Ararat, ponad 5000 metrów wysokości. Góra odwiecznie ormiańska, na tych zboczach mieszkali Ormianie, ale 100 lat temu zostali wymordowani przez Turków, przez muzułmanów. A Stalin, kiedy ta Armenia została podbita przez komunistów, te tereny, ponieważ tam już też nie było Ormian, przekazał Turcji. I już kilometr tego klasztoru jest granica turecka. A Turcja do dzisiaj się nie przyznaje do zbrodni, którą popełniła. Ostatnio no, Turcja pomogła Azerom wygrać wojnę z Ormianami. Tam dokonano masakry tych żołnierzy ormiańskich. Ale właśnie to zdjęcie przypomina zbrodnię wspólnie dokonaną na chrześcijanach przez muzułmanów i przez komunistów potem. Podobnie jak mordowano miliony Żydów, mordowano miliony chrześcijan. To zdjęcie to przypomina i są tacy, którzy chcą mordować dalej. Jeżeli Ormianie by zupełnie przegrali, mogą zostać wymordowani jak chrześcijanie w sąsiednim Iraku i Syrii. Są ludzie, którzy nienawidzą chrześcijaństwa aż do mordowania i jako ksiądz katolicki mówię, tutaj widzę podobną nienawiść. I przestrzegam, mamy do czynienia z eksplozją nienawiści. Ci ludzie sądzeni według własnych słów są wulkanami nienawiści. I a proszę księdza, ja muszę przestrzegać reguł programu, bo to jest w końcu program, oddaję państwu głos i mamy telefony. Pan Hendryk ze Skarżyska Kamiennej się nas dodzwonił. Panie Hendryku, proszę o komentarz, pytanie, oddaję panu głos. Dobry wieczór. Witam księdza profesora i pana redaktora. Chciałem powiedzieć, że ksiądz profesor bardzo tu słusznie zauważył, że to się stało dobrze. Ponieważ każdy mężczyzna może zobaczyć, że nie chciałby mieć takiej siostry, takiej narzeczonej, takiej żony, takiej matki, takiej babki, które mają w ustach tak wulgarną mowę. I my po prostu możemy się zorientować, jakie to jest poważne zagrożenie niesie, gdyby to się dalej potoczyło. Natomiast chciałem zwrócić jeszcze uwagę, że powinniśmy zwrócić uwagę rządzącym, że tą sprawą się należy zająć. Bo to nie jest tylko sam marsz kobiet, ale jest to w ogóle ta tendencja donoszenia na Polskę, na własną ojczyznę, na własną matkę. Ja nie mówię o rewanżyście.
o rewanżyzmie. Ale takie rzeczy powinny być karane. Bo w każdym szanującym się kraju dla bohatera jest nagroda. Dla zdrajcy jest kara. I w najbliższym czasie powinny się takie przepisy w polskim prawie znaleźć, że obywatel polski, który jedzie i szkodzi Polsce, powinien za to ponieść karę. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie Hendrychu. Na to pytanie, księże profesorze, nam przyjdzie odpowiedź pewnie w drugiej części, w pełni, ale to może tylko zacznijmy. Kwestia połączenia, bo to rzeczywiście łączy nienawiść do Kościoła i nienawiść do polskości, kiedy słucha się wypowiedzi i liderów, ale także części uczestników tych strajków, to tam ten wektor jest podobny. Kościół, Polska, państwo, ten sam koszyk rzeczy, których starają się ci ludzie wspólnie nienawidzić, bo chyba takiego słowa trzeba użyć. Tak, i tutaj przypominam, trzeba podkreślić, że to jest podobnie straszna nienawiść jak do Żydów i religii żydowskiej. Bo jeżeli byśmy mówili, że nienawiść do katolików, księży i Polaków jest mniej znacząca niż nienawiść do Żydów, rabinów i religii żydowskiej, no to jesteśmy rasistami, prawda? Bo wtedy stawiamy tą grupę ludzi poniżej tej. Więc musimy sobie świadomić, że tutaj mamy do czynienia ze zbrodnią, z nienawiścią, no na jednym poziomie z tym antysemityzmem, nienawiścią do Żydów. I tutaj się objawia twarz tych ludzi. Natomiast jeżeli chodzi o karanie, oczywiście ci ludzie dopuszczają się ciężkich przestępstw. Oni nawołują do prześladowania, do przemocy. Zresztą sami stosują przemoc wobec policjantów. I normalnie na przykład we Francji, no by zostali aresztowani, policja by brutalnie rozpędzała. U nas ma anielską cierpliwość, bo wiadomo, od strony karnej, od strony winy tych ludzi, ta wina jest oczywista. Oni zasługują swoim postępowaniem na wieloletnie więzienie. Za zachowanie na ulicach, też za zdradę interesów państwa, oczywiście za obliżanie, za nienawiść. I gdyby podsumować ich wykroczenia, no to się składają wieloletnie wyroki. Tylko że z powodów politycznych no lepiej tego nie robić, wiemy, ponieważ oni specjalnie prowokują, obrażają policjantów, nawet plują na policjantów. To są przecież ciężkie przestępstwa. Normalnie by zostali aresztowani, ale jednak się tego nie robi, no ze zrozumiałych powodów, bo oni tylko na to czekają, żeby to sfilmować i pokazać na całym świecie. I tu postawimy przy księdza kropkę, bo mamy jeszcze przed sobą tak samo długą część drugą, a teraz musimy na chwilę się wziąć głęboki oddech. Państwa zapraszam, za chwilę wracamy do programu, oddaję Państwu głos. To już za chwilę, a teraz czas na odrobinę przerwy.